Na przestrzeni wieków nasz kraj wielokrotnie zmieniał swoje granice. Od państwa Piastów po czasy Rzeczpospolitej, od zaborów do okresu międzywojennego, aż po współczesność. Przez zdecydowaną większość tego okresu jednak ziemia jaworzyńska stanowiła integralną część naszej ojczyzny. Zarówno państwa polskiego, jak i różnego rodzaju organizmów administracyjnych czy politycznych, które były namiastką Polski lub posiadały jej quasi-państwowy charakter. W dzisiejszym odcinku o jednym z takich właśnie organizmów i znaczeniu przynależności terenu dzisiejszego Jaworzna do tegoż właśnie. Mowa tutaj o wolnym, niepodległym i ściśle neutralnym mieście Krakowie z okręgiem, znanym pod nazwą Rzeczpospolitej Krakowskiej. O szczegółach opowiada historyk Jarosław Sawiak. Wolne miasto, no właśnie, nie Gdańsk, jakby chcieli niektórzy, jak wielu z nas zapewne się kojarzy, ale wolne miasto Kraków. Zresztą wolne miasto Gdańsk istniało nie tylko w okresie międzywojennym, o czym zapewne wiadomo, ale także w okresie napoleońskim i właśnie do tego okresu chciałbym nawiązać. Ponieważ wolne miasto Kraków, wolne, niepodległe, ściśle neutralne miasto Kraków wraz z okręgiem to schyłek okresu napoleońskiego. To lata 1815-1846. Powstało po klęsce Napoleona na gruzach Księstwa Warszawskiego, państwa stworzonego dla Polaków w podzięce względem Polaków za ich wierność, za ich udział w wojnach napoleońskich po stronie Bonapartego. Zresztą Polacy byli jednymi z nielicznych, którzy po stronie Napoleona Bonapartego właśnie walczyli. Wielkie Księstwo Warszawskie, czy po prostu Księstwo Warszawskie, było swego rodzaju namiastką przyszłej niepodległej Polski, bo przecież ta od 1795 była pod zaborami. Jednak kiedy Napoleon przegrał, na Kongresie Wiedeńskim postanowiono to księstwo podzielić. Nie dało się zapomnieć o tym, że ono istniało, nie dało się zapomnieć i przejść do porządku dziennego nad tym, że takie państwo przez kilka lat, w latach 1807-15 funkcjonowało. Podzielono je na trzy części. Największą włączono do Rosji jako autonomiczne Królestwo Polskie. Za tą sprawą stał car rosyjski Aleksander I, liberał, dość przychylny Polakom, który w tym królestwie nadał im bardzo szeroką autonomię. Wielkopolska została przyłączona do Królestwa Pruskiego, natomiast pozostał Kraków. Car Aleksander I myślał, żeby w ogóle stworzyć w tamtym czasie dwa wolne miasta, Toruń i właśnie Kraków. Toruń finalnie znalazł się w rękach pruskich, a Kraków właśnie został wolnym miastem. Dlaczego nas w Jaworznie to interesuje? Ponieważ Jaworzno było częścią tego wolnego miasta Krakowa, ponieważ ono nie obejmowało tylko Krakowa w sensu stricte, ale bliższą, a nawet troszkę dalszą okolicę właśnie łącznie z Jaworznem. Potoczna nazwa tego mini państewka to Rzeczpospolita Krakowska. Realne państwo, chociaż o ograniczonej autonomii wewnętrznej pod kontrolą trzech zaborców. Ale państwo, gdzie kwitło polskie życie kulturalne, językowe, szkolne, a także polityczne, czy właściwie konspiracyjne. Plusy funkcjonowania Jaworzna w tym właśnie mini państewku, realnym państwie na mapie Europy. No po pierwsze, Jaworzno pierw funkcjonowało jako gmina w granicach przypominających dzisiejsze granice Jaworzna. Gmina numerowana cyfrą rzymską 19, obejmująca całe dzisiejsze Jaworzno z wyjątkiem Ciężkowic. Potem przekształcona w tak zwany dystrykt numer 5, obejmujący również Ciężkowice, ale także na przykład Luszowice i Góry Luszowskie. Więc tamten obszar mniej więcej przypominał dzisiejsze Jaworzno plus Luszowice. Podzielony był oczywiście na gromady, na których czele stali sołtysowie. Pierwsza zasadnicza rzecz, pierwszy zasadniczy plus istnienia tej Rzeczpospolitej i funkcjonowania Jaworzna w jej obrębie. Proszę Państwa, polskie szkolnictwo. Obowiązek szkolny wprowadzony w roku 1817 do tego stopnia, że za uchylanie się od tego obowiązku groziła grzywna, co było pewnym ewenementem na skalę europejską. Oczywiście to szkolnictwo było absolutnie polskie. Polski język urzędowy, polski język korespondencyjny i polski język jako główny język nauczania. To po pierwsze. I nawet kiedy Rzeczpospolitą Krakowską przekształcono w Wielkie Księstwo Krakowskie i włączono do zaboru austriackiego po nieudanym powstaniu w 1946 roku, to polskie szkolnictwo i ta autonomia edukacyjna, że tak powiem, została zachowana. Drugi plus, reforma agrarna. Chłopi byli już ludźmi wolnymi, ale zostali, jak to się mówi, usamowolnieni, czyli dokonano uwłaszczenia chłopów. Zniesiono im pańszczyznę, zamieniono na tak zwane oczynszowanie, o wiele bardziej korzystne, czy tym bardziej, że z czasem ten czynsz znacznie zmniejszono. No i przede wszystkim dokonano nadziału gruntów. Tym, którzy tych gruntów posiadali bardzo niewiele, te grunty po prostu przyznano. I rzeczywiście chłopi mieli tutaj prawo możliwość satysfakcji, bo ich sytuacja zdecydowanie się polepszyła. Zresztą to był także okres, kiedy chłopi zaczęli się bogacić. W ogóle społeczeństwo wolnego miasta Krakowa. Kraków w okresie istnienia Rzeczpospolitej podwoił liczbę mieszkańców. Z czego to wynikało? Z czego wynikał ten, nazwijmy to jednak, ale dość względ, ale jednak dobrobyt. A mianowicie z bardzo pozytywnych umów celnych z sąsiadami.
Wolne miasto Kraków było taką swego rodzaju strefą bezcłową, więc można było różnego rodzaju towary i płody rolne sprzedawać, na przykład do Królestwa Kongresowego albo do Galicji bez ceł, co powodowało, że taki handel i eksport był bardzo opłacalny. Bogacili się chłopi, bogacili się obywatele Rzeczpospolitej, bogacili się chłopi z Jaworzna, ale także bogacił się przemysł jaworznicki, bo przecież Jaworzno to także górnictwo i hutnictwo. Więc po pierwsze szkolnictwo, po pierwsze kwestia chłopska, ale to oczywiście nie wszystko. Pamiętajmy o tym, że Rzeczpospolita Krakowska to oczywiście pewne swobody narodowe, swobody społeczne. W czasie powstania listopadowego na przykład kwitło tu polskie życie konspiracyjne. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe plusy dotyczące tak bardziej Jaworzna, to właśnie w tamtym czasie o Jaworzno dbano, to właśnie w tamtym czasie Jaworzno wizytowano. Wizytował tu wspominany przeze mnie kiedyś Feliks Radwański ojciec, który uznawany jest za ojca jaworznickiego rynku. On planował rozbudowę Jaworzna. Zresztą około 1846 roku planowano nadać Jaworznu prawa miejskie. To niestety się nie udało, ponieważ wybuchło Powstanie Krakowskie. Rzeczpospolitą zlikwidowano, a Jaworzno na swoje prawa miejskie musiało czekać aż do 1901 roku. Ojciec Feliksa Radwańskiego, Feliks Radwański, natomiast syn odpowiada za przebudowę jaworznickiego kościoła. Przebudowano ten stary, mały, ciasny, XVI-wieczny kościół w większy, ten, który niektórzy z nas pamiętają, który rozebrany został dopiero w latach 60. XX wieku. Więc pewne zmiany dotyczące oczywiście Jaworzna, rozwoju jaworznickiego przemysłu, rozwoju edukacji na tym terenie, poprawa sytuacji chłopskiej, więc zdecydowanie więcej plusów niż minusów. My bardzo często nie pamiętamy o tym epizodzie, ale przecież Rzeczpospolita Krakowska istniała 31 lat, to było ponad pokolenie. Rzeczpospolita Krakowska była konkretnym państwem na mapie Europy, gdzie Polacy mogli złapać głęboki oddech. To było takie małe państwo, ale wielkich nadziei. Niestety upadło, zostało wcielone do Austrii, ale myślę, że warto o tym państwie przypominać ze względu na te osiągnięcia, które wówczas istniały i które miały miejsce właśnie co do poprawy sytuacji chłopów, właśnie co do polskiego szkolnictwa, właśnie co do również przemian w samym Jaworznie, które funkcjonowało jako gmina, potem jako dystrykt. Nastąpiła więc też w pewnym sensie taka konsolidacja ziemi jaworznickiej, ponieważ te organy, czy właściwie te jednostki terytorialne administracji, czy tego samorządu terytorialnego mniej więcej pokrywały się z terenem dzisiejszego Jaworzna. Więc Rzeczpospolita Krakowska to stosunkowo krótkie epizod, ale bardzo ważny. Zawsze należeliśmy do jakiejś tam Polski, do różnego rodzaju tworów autonomicznych, czy mniej, czy bardziej niepodległych. I Rzeczpospolita Krakowska jest tego doskonałym przykładem. Nie było to państwo polskie, ale miało w dużej mierze polski charakter. Było to państwo na mapie Europy, państwo realne, którego Jaworzno wówczas jako wieś było właściwie realną i konkretną częścią.